tego samego miejsca wyruszyli w tę samą stronę rowerzysta i motocyklista. Obaj jechali tą samą trasą i w to samo miejsce, na spotkanie absolwentów do swojej szkoły. Rowerzysta wyruszył o godzinie 8, motocyklista wjechał o godzinie 9, jechał ze stałą prędkością 60 km na godzinę. Podpunkt A. O której godzinie motocyklista dogoni rowerzystę? Zobaczmy. Zacznijmy od tego, że motocyklista wjechał o godzinie 9, czyli w tym momencie wystartował i jechał z prędkością 60 km na godzinę. Czyli po godzinie już byłby 60 km dalej. 60 na wykresie to by było tutaj. Z tym, że zobaczmy, on nie musiał aż 60 km jechać. On musiał przejechać tylko 40 km, czyli do tego miejsca. Teraz jakbyśmy przyłożyli linijkę i połączyli sobie te punkty, to zobaczmy, że poziom 40 km, bo widzimy, że rowerzysta z tego samego miejsca do miejsca docelowego musiał przejechać 40 km, to my osiągniemy mniej więcej tutaj. Dla argumentu zobaczmy 10, 20, 30, 40 minut. Czyli nasz motocyklista jechał przez 40 minut z prędkością 60 km na godzinę, przez co przejechał 40 km. I teraz tak, ta część zmarzę, bo jakby przygoda motocyklisty kończy się w tym miejscu, to sobie zmarzę. I teraz zobaczmy, jest pytanie, o której godzinie motocyklista dogoni rowerzystę. Czyli w którym miejscu jakby ich wykresy się przecinają. To jest to miejsce. Jeżeli narysowałem to w miarę dokładnie, to mam tutaj w miarę dokładny odczyt i to będzie około 9.20, 9.10, 9.20. Podpunkt B. Po jakim czasie od przyjazdu do szkoły motocyklisty na miejsce dotarł rowerzysta? Motocyklista, tak jak wcześniej ustaliliśmy, dotarł około godziny 9.40. Natomiast rowerzysta dotarł na miejsce około godziny 11.10, 20, 30, 40, 11, przepraszam, 10.40. Czyli minęła tutaj jedna okrągła godzina. Czyli po godzinie czasu.